Czy naciśnienie tętnicze może zdyskwalifikować się jako kandydata na kierowcę kategorii B prawa jazdy? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę jak zwykle od dylematu strapionego, bardzo młodego kandydata na kierowcę kategorii B. Witam, wkrótce będę przechodził badania lekarskie na prawo jazdy kategorii B. Jestem w wieku 19 lat i mam nadciśnienie tętnicze. Nie biorę na razie żadnych leków, no ja niestety biorę całą garść, no ale być może niedługo będę je musiał brać. Wartości tego ciśnienia mierzone w domu wahają się średnio od 140 na 80 do 160 na 90. No, ale niestety, gdy ci to ciśnienie mierzone jest u lekarza, wynosi ono nawet 180 na 110, no gdyż wtedy się bardzo stresuję. No, oprócz tego na nic nie jestem chory. I zasadnicze pytanie, jakie są moje szanse na uzyskanie orzeczenia lekarskiego, pozytywnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami? No, czy w ogóle ta choroba jest przeciwwskazaniem? Czy w tej sytuacji, jeżeli dostałbym orzeczenie negatywne, mógłbym odwołać się od decyzji lekarza? Odpowiadając na to pytanie, a w zasadzie kilka pytań, naciśnienie tętnicze z reguły nie stanowi jakiegoś istotnego zagrożenia przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych, no ale pod jednym warunkiem, pod warunkiem braku powikłań oraz właściwego leczenia. I w takim przypadku jak twój, odesłałbym cię do lekarza rodzinnego, aby ci ten lekarz rodzinny wystawił zaświadczenie o jakimś zaznajomieniu się z twoim stanem zdrowia, objęciu cię opieką, czy jeżeli uzna to nawet za stosowne wdrożeniu jakiejś diagnostyki. No, jeżeli nie ma tutaj jakiejś przyczyny wtórnej tego nadciśnienia tętniczego, to jest bardzo mało prawdopodobne, aby moje orzeczenie czy jakiegoś innego lekarza było negatywne. Natomiast no jest zawsze to ale, że gdyby stwierdzono u ciebie jednak tak zwane złośliwe nadciśnienie tętnicze, no, ja bym się powstrzymał z decyzją do czasu zakończenia tej diagnostyki, no i jakiegoś leczenia. No i dopiero po ustabilizowaniu się tego schorzenia, poprzez właściwą terapię, właściwą diagnostykę, właściwe postępowanie lecznicze, wydałbym ostateczne orzeczenie, no, raczej pozytywne, no ale nigdy tak do końca nie wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość odwołania, taka zawsze przysługuje, no ty oczywiście za odwołanie płacisz, natomiast jeżeli sprawa jest poważniejsza, czyli to złośliwe nadciśnienie tętnicze, to szanse na taki wynik pozytywny, zgodny z twoimi oczekiwaniami, są niestety małe. Tak na marginesie, no pomimo wszystko te wartości ciśnienia tętniczego krwi u osoby młodej są niepokojące. Skierowałbym cię, czy udałbym się już nawet sam do lekarza rodzinnego jeszcze przed kursem na prawo jazdy, jeszcze przed badaniem lekarza rodzinnego, aby mieć jasną sytuację i żeby niespodzianki nie było u lekarza rodzinnego, u lekarza uprawnionego do badań kierowców, który powiedzmy cię dopiero odeśle, czy nawet da ci orzeczenie negatywne. No, no nic tutaj internauta nie mówi, czy jest otyły, czy są jakieś czynniki ryzyka tego nadciśnienia, czy pali. No, dużo by jednak takie osobiste badanie, czy spojrzenie lekarza dało. Natomiast na tym w sumie kończę. Jeżeli ty miałeś podobną sytuację, lub nawet identyczną sytuację, opisz ją oczywiście tutaj w komentarzach poniżej. Jak lekarz uprawniony do badań kierowców postąpił w twoim przypadku? Czy były jakieś problemy? No i jak to się to w ogóle skończyło dla ciebie? Czy szczęśliwie, czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie, czy po twojej myśli, czy jakoś z orzeczeniem negatywnym. Natomiast jeżeli to wideo coś ci pomogło, daj oczywiście lajka, daj kciuka. Masz moją tutaj bezwzględną zgodę na bezwarunkową zgodę na udostępnienie tego filmu na Facebooku, na swojej stronie internetowej, na jakimś swoim
forum. Natomiast jeżeli chcesz więcej takich materiałów dotyczących głównie przeciwwskazań zdrowotnych dla kierowców, oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube. Jak się tam przyjrzysz, znajdziesz ten napis subscribe, subskrybuj. No i od czasu do czasu będziesz otrzymywał z kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy jakieś ciekawe tematyczne filmiki. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na moich witrynach internetowych, badania na prawo jazdy wrocław.com, psychotesty kierowców .pl, badania lekarskie .pl i tam zaraz po obejrzeniu tego filmiku wpadnij, wstąp i link jest też w opisie do tego wideo. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim następnym wideo.